Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem GamingTVVlog. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić rangi na serwerze, na swoim serwerze, na hostingu EnterChest. Najpierw zajmiemy się troszeczkę tym od strony serwera, czyli komendy. Zrobimy sobie najpierw dzień, czyli team set 0. Mamy dzień, czary mary. Oczywiście na początku tego odcinka chciałbym, żebyście stawili łapę w górę i subskrypcję. Fajnie by było, bo wbijamy ogólnie do 100 subskrypcji. Mam nadzieję, że dobijemy jeszcze w tym roku. Mam taką nadzieję. I ogólnie taki jest cel. Oczywiście paczkę, którą wam dzisiaj przedstawię. Tą paczkę pluginów będziecie mieć do pobrania. Wszystko wam pokażę. Pokażę wam wszystko w dalszym odcinku, w dalszej części odcinka. O tak. Dobra, to zacznijmy od tego. Pex. Groups. I patrzcie. Pex Groups pokazuje wam, jakie macie rangi na serwerze w danej chwili. Czyli ja mam tutaj gracz, właściciel, admin, head admin, mod, budowniczy, helper, technik, VIP, sponsor, e-VIP, ety, minity, ety plus, fake admin i legenda. Powiem tak. Te dwie rangi raczej nie działają, bo ja to usuwałem, ale znaczy, że się coś znowu nie zapisało. Poprawię to. To co się wam to wyświetla, to jest auto masage, plugin auto masage. Jak ktoś jest bardziej zaawansowany, to oczywiście może sobie ten auto masager zrobić sobie w pluginie, znaczy w skrypcie. Oszczędniej trochę i lepiej. Dobrze, to ja mam ogólnie takie coś. Ja mam właściciela aktualnie. Proszę bardzo. Właściciel na czerwono, nick na czerwono. Jeśli chodzi o nick, to jest Essentials nieskonfigurowany, więc to będzie już akurat waszym już jako takim interesie, żeby ten Essentials skonfigurować. Bo ja się nie będę tu bawił w konfigurację całego Essentiala, wszystkie pluginy, bo to naprawdę dużo pracy. Jeśli chodzi o tagi i points. Tagi i points to są dwie rzeczy związane z Funny Ghouls'em. Funny Ghouls odpowiada za gildię, jak sama nazwa wskazuje. Czyli wpisujemy sobie ukośnik GG i widzicie, jak w tym moim przypadku paczka pluginów się zawiera. Musicie po prostu ten plugin musicie po prostu dograć. Jak dogracie ten plugin, zrobicie reload albo restart serwera. To taki points będą działać i to będzie wszystko pięknie, ładnie wyglądać. Tak odpowiada za tag guildii, jak sama nazwa wskazuje. A points to są punkty, po prostu ile macie w danej chwili punktów. No i tak to wygląda. Jak chcecie komuś dać rangę, to Opex, User, nick gracza, gry o up, set. I powiedzmy, ja tutaj w moim przypadku mam. Mogę sobie dać, nie wiem, admin. No i w tym przypadku mam admina i znowu sobie mogę Pex, User, nick gracza, group, set, właściciel. Pamiętajcie, żeby pisać takie same nazwy, jak są tutaj, czyli najpierw wpisujcie sobie, jak nie jesteście doświadczeni, to najpierw sobie wpisujecie sobie Pex Groups, a następnie Pex User, nick gracza, group set. No dobrze, jesteśmy już na stronie technicznej serwera, jesteśmy w zakładce Essentials, wchodzimy sobie w config i tutaj mamy Essentiala, tutaj możemy sobie dać na neon e. To usunąć wam tutaj, skonfiguruję trochę tutaj nick, damy na 300. Dobra, ale to jest mniejsze o to. Tu mamy rangi, moi drodzy, tu mamy rangi, czyli admin, właściciel, head admin, mod, budowniczy, helper, technik, VIP, sponsor, e-VIP, ety, miniety, ety plus, gracz i współwłaściciel. Taki points to jest od Funny Ghouls'a, więc możecie to usunąć. Jak to usuniecie, to będziecie mieć same właściciel, nick gracza i masage to jest to, co piszemy na czacie na Minecraftie po prostu. Jaki ma być kolor? Trzeba być, ma być C, czyli czerwony. Damy sobie na przykład na 4, to damy taki mocno czerwony.
tutaj mamy gracza, proszę bardzo, możemy sobie gracza zmienić na przykład szóstkę. Będzie pomarańczowy gracz. Jak chcemy zrobić nową rangę, to po prostu, nie wiem, UVIP dwukropek. Kopiujemy sobie po prostu to, co najbardziej pasuje. Czyli po prostu VIP-a sobie skopiujmy, pyk, pyk. Oczywiście tak musi być. Tu zmieniamy na UVIP. Zmieniamy sobie to na dwójkę, powiedzmy. Tu damy sobie na 9, czyli taki fioletowo, taki niebieski bardziej. No, mamy ranga. Następna rzecz. Wchodzimy w plugins, następnie wchodzimy w Essentials, znaczy Permission AX. Permissions i tu mamy rangi. To będzie coś mieć do pobrania, więc luzik. Schodzimy na sam dół. Oczywiście to musimy tutaj ten... raz, dwa. UVIP. Dwukropek. Ja tutaj zawsze pobieram stąd wszystko. Pyk. Musi być oczywiście równe z tym. Pyk, pyk. Pyk, oczywiście. I teraz będzie działało wszystko. Nie wiem, czy przypadkiem teraz czegoś nie skopiowałem podwójny, ale raczej to będzie działać. Zobaczymy sobie w konsoli. Reload. Zobaczymy, czy wszystko będzie działało. Jak na razie wszystkie pluginy się ładują. Ładuje się, wszystko ładuje. I się wszystko załadowało. PEX. Groups. Sobie to skopiuję. Zobaczymy, czy to będzie działać. No i proszę bardzo, mamy tutaj UVIP. Fuck admin, legenda, UVIP. I tu mamy na końcu UVIP, czyli rangę, którą zrobiliśmy. No i tak się, moi drodzy, robi rangi. Nie jest to nic trudnego. No i tak to wygląda. Chciałem tylko powiedzieć, że dla osób, które już się znają na tym, nie jest to nic trudnego. Dla osób, które się na tym nie znają, może być to troszeczkę trudniejsze, bo trochę jest w tym roboty. Jak się pierwszy raz te wszystkie pluginy wygrywa na serwer, to po prostu może to po prostu nie działać. Może być po prostu problem z pluginem, że może po prostu pluginy czytać. Serwer po prostu pluginy czyta. Możecie po prostu coś źle skonfigurować w Essentialu albo w innym pluginie. I też może być problem, bo też po prostu te pliki mogą się po prostu nie wczytać. Naprawdę różnie jest z tymi rangami. Czasami to nie działa, czasami działa. Ja pokazywałem pierwszą metodę, czyli przez Essentialu robimy rangi. Permission AX też to robimy. Ale też możemy robić w Permission AX. Druga metoda jest taka, że po prostu robimy rangę przez prefix. Ale to z tym akurat jest też mały problem, bo potem te rangi mogą się podwajać i może być po prostu problem potem z permisjami. Naprawdę to jest dużo pracy, gdzie nie zobaczycie, jest jakiś problem, ale te problemy oczywiście da się zlikwidować. Oczywiście na końcu odcinka chciałbym wam powiedzieć, że całą paczkę modów, znaczy paczkę pluginów, będziecie mogli sobie pobrać w opisie filmu. Link do strony z kolorami też będziecie mieli w opisie filmu. Proszę bardzo, tu macie Outme, musicie skonfigurować Outme, Automassager, Essentials, Permission AX. Te dwa pluginy musicie razem z... Te dwa pluginy, czyli tutaj te dwa pluginy, razem z Permission AX i Essentialem musicie wgrać przez FTP. FTP działa na takiej zasadzie, że tu macie FTP. Spokojnie, bez hasła się nie dostaniecie. Dla osób, które chcą się włamać. Wpisujecie sobie to jak ten w nazwę hosta, port, login, hasło. Tu macie program do pobrania. Ja polecam ten program, nie ten, tylko ten. Jak ktoś ma Windowsa, to ten. Jak ktoś ma... jak ktoś ma Windowsa, to po prostu to może grać i tyle. Wpisuję sobie te wszystkie rzeczy i działa po prostu. Oczywiście każdy serwer ma inny port, inny login, inna nazwa, więc no.
Ale to mniejsza o to. Oczywiście jak ktoś mnie nie zrozumiał, to odwołuję go do sekcji komentarzy. Ja chętnie odpowiem, jak napisze ktoś komentarz. Nie ma żadnego problemu z tym akurat. Jak ktoś, komuś coś nie działa, komuś coś z tą paczką pluginów, jest coś nie tak po prostu z nimi, to chętnie odpowiem, niech napisze tylko komentarz. I chyba mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Ręki działają, pokazałem jak się to robi. I no. Tyle. Mam nadzieję, że taki film się spodobał. Zostawcie łapę w górę, subskrypcję na moim kanale. I widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. No i tyle. Siema.